Mariusz Basaj, witam państwa. Dziś moim i państwa gościem jest młodszy brygadier Paweł Kowalski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Pawle, jak przed każdą zimą wraca temat czadu. Wydaje się, że dzięki wielu akcjom, które prowadzi m.in. Straż Pożarna, świadomość na ten temat jest bardzo duża. Tymczasem dochodzi do kolejnych zatruć, również w Kozienicach. I o tym chciałbym dzisiaj porozmawiać. Przypomnijmy naszym widzom, czym w ogóle jest czad i jak powstaje. Czad jest to produkt niekompletnego spalania, czyli powstaje wszędzie tam, gdzie jest ograniczony dostęp świeżego powietrza i ten tlen, który jest danym pomieszczeniu, wypala się. Naturalnym produktem spalania jest dwutlenek węgla, który jest gazem obojętnym, natomiast w przypadku, gdy mamy pomieszczenie zamknięte, tlen w pomieszczeniu się wypala, wtedy zamiast dwutlenku węgla produktem spalania jest tlenek węgla i on się wtedy nagromadza w pomieszczeniu. I zaczyna stanowić zagrożenie. A przypominam, że jest to gaz śmiertelnie toksyczny, który często jest mylony z dymem, a nie widać go, nie słychać, nie czuć i jest dlatego też zwany cichym zabójcą. Jakie są zatem źródła czadu w polskich domach i mieszkaniach? Źródeł czadu jest bardzo wiele. No właśnie ten dom, który powinien być dla nas ostoją bezpieczeństwa, jest właśnie też y, taką pułapką, więc powinniśmy sprawić, żeby on był y, bezpieczny. Y, tych źródeł czadu, tam są źródła czadu, gdzie następuje spalanie. Takim najczęstszym, y, najbardziej chyba niebezpiecznym źródłem czadu są y, piecyki gazowe z otwartą komorą, komorą spalania, które najczęściej znajdują się w łazienkach, tam gdzie się kąpiemy, gdzie zamykamy okna, gdzie tą ograniczamy często tą wentylację, żeby nie tracić ciepła i tam te wypadki y, są y, najczęściej. Natomiast y, źródła czadu to oczywiście też y, piece, które mamy gdzieś tam kotłownie, gdzie następuje spalanie y, paliw stałych. Bardzo niebezpiecznym źródłem czadu też są urządzenia spalinowe, jak pilarki czy chociażby samochód, chociaż tutaj jest towarzystwo też specyficznego zapachu, które nas ostrzega, więc tutaj czad nie jest jako takim jedynym gazem, dlatego to potrafimy wtedy bardziej przewidzieć. Natomiast te właśnie łazienki są bardziej niebezpieczne i ten czad właśnie tam często występuje samodzielnie i nie jesteśmy w stanie go właśnie wyczuć. Wspomniał już Pan, że czad to cichy zabójca, ale nie wszystkie zatrucia muszą doprowadzić od razu do śmierci. Jakie są te pierwsze objawy w przypadku zatrucia i na co zwracać uwagę? I bo można to zauważyć, jeśli nie jest się na przykład samemu w mieszkaniu, tak? Ym, oczywiście, świadomość w walce, że tak powiem, ze skutkami zatruć czadem jest bardzo ważna. Trzeba wiedzieć, jak on powstaje, ale trzeba też sobie zdawać sprawę z objawów, jakie towarzyszą właśnie zatruciu czadem, yy, czyli takie objawy jak... Yy, Mdłości, duszności, zawroty i bóle głowy, przyspieszony rytm bicia serca. To są te pierwsze symptomy, które powinny nas ostrzec, że coś jest nie tak. Wtedy trzeba, najpierwszym takim podstawowym ruchem powinno być dopuszczenie świeżego powietrza przez otwarcie na przykład okna. Rozumiem. Ostatnio przy ulicy Nowy Świat mieliśmy kolejny przypadek zatrucia. Jak wyglądają statystyki, jeśli chodzi o zatrucia? Jak często do nich dochodzi? Ma, ma pan może jakieś dane dotyczące powiatu albo województwa mazowieckiego? W naszym powiecie może nie są to zbyt częste, częste przypadki. Tak średnio jest to tak kilka do kilkunastu zatruć, które na szczęście na ogół nie kończą się skutkiem śmiertelnym. Natomiast w skali kraju to wygląda tak, że to się utrzymuje na poziomie około 70 zgonów na skutek zatrucia. Tlenkiem węgla, natomiast zatruć, potruć niekończący się tak tragicznie jest tak średnio niecałe 3000. A warto zdawać sobie sprawę też z tego, że jedynym, tak jakby negatywnym skutkiem zatrucia czadu nie jest tylko ta śmierć, czyli ten najgorszy skutek, ale podtruwanie też może być w konsekwencji długotrwale również bardzo szkodliwe. I może mieć takie konsekwencje jak na przykład uszkodzenie mięśnia sercowego, czy różnie wiele, wiele innych przypadków. Często leczymy się na przykład na jakąś, na jakąś dysfunkcję, a okazuje się, że przyczyną tego było na przykład stałe podtruwanie się niewielkim niskim stężeniem. Ilość, tak, niskim stężeniem, co doprowadziło na przykład do uszkodzenia nerwu sercowego lub jakiegokolwiek innego. Rozumiem. Jak zatem można ustrzec się czadu? Co należy zrobić? Pierwsze rzeczy to mówiliśmy, to świadomość, jak on powstaje, gdzie może powstać, i zdawanie sobie z, sprawy z objawów. Natomiast y, jednak nasze zmysły często są uśpione, chociażby alkohol lub właśnie sen, gdzie w trakcie snu nie jesteśmy w stanie zachować żadnej czujności. No i tutaj niestety najlepszym rozwiązaniem, a może na szczęście, jest właśnie czujka, czujka czadu. To urządzenie zawsze myśli za nas, zawsze będzie gotowe i już przy bardzo niskich, bezpiecznych stężeniach on nas poinformuje, że coś jest nie tak. Dlatego zachęcam serdecznie, żeby się wyposażać w te czujki czadu, żeby uczynić ten właśnie ten nasz dom bezpiecznym. Są to wydatki rzędu od kilkudziesięciu do powiedzmy dwustu złotych. Nie są to jakieś tam straszne ceny, dlatego zachęcam, żeby takie urządzenie mieć i, i, i czuć się bezpiecznie dla siebie i dla swojej rodziny. A czym się kierować przy zakupie czujki? Są jakieś wytyczne certyfikaty? Na co zwrócić uwagę? Tak, czujki czadu powinny przychodzić certyfikaty. Y, powinny być zgodne z normą, y, powinny mieć oznaczenie PNEN. Wtedy mamy pewność, że, że ta czujka została przebadana w takich warunkach jak trzeba. Y, na przykład czad troszeczkę inaczej zachowuje się w pomieszczeniach wilgotnych, w łazienkach, dlatego na przykład jakaś podróbka nieprzebadana może dawać już nam fałszywe odczyty. Także. Ten certyfikat nie generuje jakoś tam wielkich kosztów. Y, dla czujki może być to koszt wyższy, powiedzmy o 20 zł, a mamy pewność, że czujka przebadana jest, działa prawidłowo i, i zapewnia takie bezpieczeństwo, jakie powinna. Zima i sezon grzewczy to nie tylko problem Czadu, bo są inne zagrożenia. Y, pożary grzejników, zwłaszcza tych elektrycznych, sadzy, sadzy w kominach, to też są co roku takie przypadki. No już bardziej. Mm, Specyficzne to płonące choinki strojki, bo to też się trafia. Z jakimi przypadkami o tej porze roku najczęściej yy, spotyka się Kozińska Straż Pożarna? Najczęstszym, najczęstszym przypadkiem, z którym się borykamy my u siebie w powiecie, to są jednak pożary przewodów kominowych, które czasami przenoszą się również na całe poddasze. To jest właściwie taka plaga tych zdarzeń, co sezon zimowy jest zdecydowanie powyżej 20 średnio. No, przyczyną jest tu brak konserwacji tych przewodów kominowych. Nie, kominy nie są czyszczone, a obowiązek, obowiązek cały czas na właścicielach spoczywa. Przypomnę, że jest w kotłowniach, w przewodach kominowych, które obsługują piece na paliwo stałe, jest obowiązek czyszczenia kominów cztery razy w ciągu sezonu grzewczego. W przypadku gazowych na przykład jest to dwa razy, tak? To nam zapewni to, że ta sadza się nie osadza w przewodzie kominowym i nie, nie nastąpi pożar. Przypomnę, że skutki mogą być tak, jak już mówiłem. Czasami przynosi się to na, na poddasza, ale również może dojść do pęknięcia przewodu kominowego lub przebarwień w budynku na skutek osadzania się tej sadzy, więc jest to kłopotliwe. Dlatego zachęcam też, żeby, żeby te kominy jednak, jednak konserwować. Ponadto drugim takim u nas w powiecie najczęstszym przypadkiem to są jednak kotłownie. W tych kotłowniach no, następuje oczywiście spalanie, często mamy tam nagromadzone bardzo dużo ilości materiałów palnych, czasami ludzie składują i to jest częsty przypadek popiół bezpośrednio przy, przy tych piecach i, 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 i tam jakiś żar z tego, z tego popiołu często przynosi na te materiały palne i, i, i następuje pożar właśnie w tych kotłowniach. Jeśli chodzi o same pożary, może związane tak typowo ze świętami, to muszę Powiedzieć, że z naszego doświadczenia to są to sporadyczne, sporadyczne elementy, i, i akurat tutaj spotykamy się bardzo rzadko z jakimiś pożarami wynikłymi na skutek tych, tej, tej naszej tradycji, tych stroików, tych lampek. Panie Pawle, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu i za szereg dobrych rad dla naszych widzów. Miejmy nadzieję, że tych interwencji w ciągu tej zimy będzie jak najmniej. Dziękuję bardzo. Tego byśmy sobie życzyli. Dziękuję bardzo. Moimi Państwa gościem był Paweł Kowalski z Kozienickiej Straży Pożarnej. Dziękuję.